Hej kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj odcinek trochę śmieszny, ponieważ ostatnio weszłam na mój komputer, gdzie tam jest pełno zdjęć. I tak przeglądam, ponieważ mi się ostatnio nudziło. I znalazłam, słuchajcie, paznokcie, które robiłam w 2014-15 roku, więc to jest, 4 lata temu, grube, 4-5, więc... Chciałam się z tym z wami podzielić, ponieważ dużo tam jest błędów. Chciałam wam pokazać, jakie paznokcie kiedyś robiłam. To w ogóle naprawdę przesyłałam sobie te zdjęcia i nie mogłam w to uwierzyć. Jak mogłam robić tak, jak zaraz zobaczycie? Więc jak ktoś jest zainteresowany, zapraszam dalej do oglądania. Dobra, zacznijmy od pierwszych paznokci. I słuchajcie, to są paznokcie, które robiłam mojej koleżance, która też robiła paznokcie kiedyś. Jak ja widzę te paznokcie, to tak, o, te różyczki kiedyś były bardzo, bardzo modne, oczywiście i z diamencikiem u góry, ale to jest po prostu tragedia. Te skórki niewycięte, to aż razi. Ten czwarty tutaj, ja nie wiem, co to jest. I ogólnie one są tak krzywe, na przykład te dwa drugie, to wskazujące są innej długości, a ten ostatni to jest najlepszy, ten ostatni wygląda jak dziób jakiejś kaczki. O masakra. Dobra, lecimy dalej. To są te same paznokcie, tylko w zbliżeniu jeszcze większym. O masakra. Aż się szkoda przyznawać, że coś takiego się robiło. Ale pamiętam, że mi się jakieś one bardzo podobały. O, tutaj jest coś. Dlaczego zaczęłam robić manikier kombinowany? Dlatego, iż tutaj na przykład nie ma w ogóle koloru podskórki. Nigdzie nie ma. Bo pamiętam, że bardzo się bałam, że zaleję skórki. To jeszcze są pieczątki. Pieczątki też kiedyś były bardzo modne. No masakra. No, ogólnie no... koszmar. Dobra, French. Tu mamy Frencha i widzimy po trzecim paznokciu, że jest kompletnie źle wypiłowany, bo jakby piłowałam migdał od... Nie wiem jak go piłowałam. Bez sensu kompletnie. O Jezu. O, ten drugi też jest niezły. Tutaj z boku. Masakra, ale ta kreska jest taka krzywa, taka prosta. W ogóle ten mleczny, jaki taki mleczny, w ogóle jakie są profesjonalne te zdjęcia. Koszmar. O, to są paznokcie mojej koleżanki Pauliny. Pamiętam, bo byłam bardzo z nich dumna. Ale pamiętam też, że te sakiny po jednym dniu odpadły. O, tutaj skórki widzimy. Bardzo fajnie. Tutaj niedociągnięte nic, grube to. O, tutaj też piękne skórki widzimy. Masakra! I to były nowe paznokcie. Koszmar. To są paznokcie moje. Pamiętam, byłam z nich taka dumna, że to jest masakra. Te w ogóle diamenciki malowałam z pół godziny. Nie mogłam w ogóle równo ich namalować. Koszmar, ale no byłam bardzo z nich dumna, ale teraz jak patrząc, oczywiście wszystko to są tipsy. Masakra. Te paznokcie to chyba chciało osób, nie wiem ile, ale patrzcie jak one są zrobione. Ja w ogóle, Jezu, o Boże, masakra! Jezu, jak komuś robiłam te paznokcie, przepraszam. O Boże, masakra. To jest hit, ten czwarty. O Boże, a tu co się dzieje? Masakra, baranek, będziesz to... jak będziesz to montował, będziesz przerażony. Nawet facet, jak nie wie nic o paznokciach. O masakra, no tu troszeczkę lepiej. Pamiętam, że robiłam to mojej koleżance, do której przyjechałam w domu, więc było mi niewygodnie. To pamiętam, ten czwarty w ogóle, jaki łamany. O matko. Te kreski, jakie krzywe. O Boże. Tutaj też pamiętam, kogo to robiłam. Robiłam tą koleżance Marcie. Tak mi się wydaje. Pamiętam, od niej właśnie się zaczęło te piękne diamenciki, które jak widzę są tak krzywe. Nie wiem, czym je malowałam. Masakra. A tutaj coś niewypiłowane. Jakie mogą tak zostawić to? O masakra. W ogóle to podjechanie pod skórki. Fantastyczne. Te paznokcie też pamiętam, komu robiłam. Ojejku, jeszcze tutaj są. Patrzcie na to. Tutaj są jeszcze skrawki tipsów. Nie wierzę. Masakra. I tutaj są moje, paznokcie mojej koleżanki Malwiny z klasy.
Tak, ale te paznokcie, pamiętam, były hitem w ogóle i każdy chciał te paznokcie, także dlatego jest tak dużo ich. Tutaj, grubki, grubaski. O matko, ale przez 5 lat to naprawdę się wyrobiła, bo no, kurde, no nie ma porównania, ale masakra, też się kiedyś robiło tragiczne paznokcie. Te pamiętam, to były koleżanki Dominiki, chyba tak miała na imię. Bardzo mi się podobały te paznokcie, byłam z niej bardzo dumna, ale jak widzę to, co tu się dzieje. O Boże, a ten? Masakra, kiedy jest w ogóle grubasek, a tu podjechanie pod skórki. Jakie mogą takie paznokcie robić? Masakra. A tu co się dzieje? Pamiętam te paznokcie, mięta ze złotem, to też był hit i jego robiłam non-stop. Ale to też jest tragedia. Ten w ogóle trzeci, jaki gruby, a ten czwarty? Masakra. Dziewczyny, i teraz właśnie wiecie, dlaczego się robi manikur kombinowany, bo jak się nie robi i się nie usuwa skórek, to to wygląda właśnie tak. Także to są paznokcie mojej koleżanki Weroniki. O matko. O Boże. W ogóle ten trzeci jest innej długości co ten, a ten drugi tak samo. Patrzcie, jaki ten jest długi, jaki ten jest króciutki. O my god. W ogóle ten kciuk. Boże! Ale widzicie, znowu ten sam wzór. Katujemy ten sam wzór, ponieważ tak się jej zrobiło. To są moje paznokcie, z których byłam bardzo dumna. To były tipsy. Naprawdę, no nie są aż takie złe. Tu pamiętam, że troszeczkę właśnie pod skórki dałam bardziej, bo już się bardziej przykładam, ale to mnie zirytowało. To tutaj ten tips odcięty, nie wiadomo jak, od mojego paznokcia. Kiedyś paznokcie bardzo obgryzałam, więc dlatego one są takie króciutkie pod spodem. No, byłam z niej zadowolona, ale to coś tam dzieje. I to są paznokcie, słuchajcie, które robiłam pierwszymi żelami. Miałam żele pierwsze z Neonail i to był właśnie miętowy i biały kolor. Tak, i to było coś. To są paznokcie mojej koleżanki Heleny, które robiłam no z 5 lat temu. Będzie nieźle 5 lat. To są paznokcie, które podpatrzyłam na Instagramie od Karli Mazowieckiej. Pamiętam, wtedy jeszcze byłam na fani Kwiatkowskiego. To było też 5 lat temu. Tak, i te bum bum to akurat nie, to były naklejki wodne, ale te paznokcie tak, to były właśnie od Karli wzięte. Spatrzone. No. Nie będę tego komentować. I moi drodzy, to już jest na tyle. Myślałam, że tego jest więcej, ale wszystkie przyjechaliśmy. Jak chcecie jeszcze więcej takich zdjęć, to jeszcze poszukam w komputerze, ponieważ to był jeden folder i od razu musiałam, to po prostu był taki od razu pierwsza myśl moja, co mogę z tymi zdjęciami zrobić, ale mam ich jeszcze trochę więcej. Więc jak chcecie zobaczyć, to dajcie znać na dole w komentarzach, czy chcecie, czy nie. Ale myślę, że to są bardzo śmieszne i ciekawe filmy, ponieważ możecie zobaczyć, jak robiłam kiedyś paznokcie. Ponieważ no teraz to jest nieba ziemia, ale no tak się kiedyś robiło, bo no, tipsy to było po prostu rzecz modna, a teraz wiadomo są formy, nigdy w życiu. Tipsów nie robiłam chyba z 4 lata, 3, nie, 3, 3 lata robię formę, to 3 lata nie robię tipsów. Masakra, jestem załamana, zaraz muszę zobaczyć jakieś swoje ładne zdjęcia, paznokcie, bo umrę. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że ten piękny filmik Wam się spodobał, jak tak dajcie znać wiadomo na dole w komentarzach. Czy też mieliście takie swoje wpadki w przeszłości, jeżeli chodzi o paznokcie, ponieważ widać, ja też miałam. I niestety, naprawdę jestem przerażona. Przepraszam wszystkich, którzy zrobiłam te paznokcie. No, przepraszam, no, nic na to nie poradzę, ale to masakra. Serio, koszmar, jestem załamana. Ale tu macie filmy proponowane, jak chcecie się jeszcze pocieszyć moimi filmami, tu macie przycisk do subskrybowania, do którego zachęcam, ponieważ zaraz jest nas 5000, okrągła sumka, bardzo się cieszę i zapraszam Was do kolejnego odcinka. Pa, pa!